jak usłyszę syrenę, to biegnę i nie wiem do czego, czy to będzie pożar, czy to jest wypadek. Chłopak 24 lata nie wyrobił się na zakręcie i uderzył w drzewo. Podaliśmy mu tlen, bo ciężko oddychał. Dojechało już pogotowie na miejsce i pogotowie od nas go przyjęło. No i nie udało się. Chyba najgorszym w funkcjonowaniu straży jest to, że są takie sytuacje, bardzo rzadko, ale są, bezradnie rozkładamy ręce z braku możliwości pomocy takiej osobie. Zestaw burzący. Z funduszy unijnych został zakupiony dla nas ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Tutaj mamy oświetlenie zewnętrzne, boczne. No i jest on tak wyposażony, że jesteśmy w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji. Widzimy nieprawidłowości. Klaudia jest od niedawna członkiem straży. Bardzo dużo się uczy i bardzo szybko się uczy. Przyjechaliśmy, chłopaki zaczęli rozstawiać sprzęt hydrauliczny, a Klaudia wykazała się kreatywnością i wyskoczyła, powiedziała, że nie, chłopaki, ja tej dam radę, i wśliznęła się, zasekurowała, usztywniła poszkodowanego, żebyśmy mogli bezpiecznie przystąpić do działania. Utarł się taki stereotyp, że strażak to musi być mężczyzna, musi być postawny, silny, a straż potrzebuje także kobiet, które są w stanie trochę inaczej, kreatywniej może myśleć, może mniej stereotypowo. Myślę, że jestem silna psychicznie. Koledzy z czasem też się przekonali, że dam radę. Zmieniaj Lubelskie z funduszami europejskimi. Polub, podziel się, polecaj.